Witam, z tej strony Axel, kanał Retro Archiwizacja i jestem jednym z największych kolekcjonerów kaset VHS w Polsce. I proszę Państwa, jak już wiecie z poprzednich filmików, wyprzedaję sporą część swoich zbiorów, sporą część swoich kaset z kolekcji. I proszę Państwa, jak widzieliście na poprzednich filmikach, tych kaset było tutaj mnóstwo. Jak widzicie, teraz zostały jakieś tylko resztki, ostatki. Więc to też już będzie, prawdopodobnie już te pojedyncze sztuki będzie ktoś kupował. Natomiast zostało jeszcze trochę tych kaset tutaj, które widać, o, to są nagrywane i też jeszcze tutaj, to osobno pokażę, bo wiem, że są osoby, które by też chciały takie nagrywane z telewizji, czy jakieś takie stadionówki też kupić. Natomiast tu mam jeszcze trochę takich kaset w języku angielskim, w oryginalnym tutaj, w oryginalnej wersji językowej i proszę Państwa, chciałbym tutaj wszystkie je pokazać i też oczywiście są na sprzedaż, więc pokażę, co tutaj, proszę Państwa, po kolei jest. Te kasety tutaj, na razie w tych kartonowych tutaj etui, są w systemie NTSC, to są amerykańskie kasety, więc trzeba mieć specjalny magnetowid i specjalny telewizor. Właściwie teraz każda plazma, każdy LCD odtworzy, natomiast jeśli chodzi o CRT, no to już nie każdy to telewizor odtworzy, ale magnetowid też trzeba mieć specjalny, bo nie każdy też odtwarza kasety w NTSC, na przykład JVC magnetowidy to odtwarzają. Właśnie ja mam kilka właśnie modelów JVC i każdy z nich odtwarza, a jakieś inne magnetowidy nie odtwarzały, no więc to też trzeba mieć specjalny magnetowid. Więc najpierw to, za chwilę do tamtego przejdziemy, też pokażę, co tu mam. Tutaj jest, to może nie na sprzedaż, bo to tego raczej nikt nie kupi, to jest taka tutaj kaseta Książę Egiptu, ale to jest tylko trailer, Special Sneak Preview, więc tu jest dosłownie tylko trailer. A to było razem tutaj w zestawie, to tylko przy okazji pokazuję. Ja ogólnie te kasety dostałem kiedyś od kobiety, która pracowała w ITI Home Video, więc stąd się one wzięły. Więc jakieś widocznie tutaj trailery też miała. No. W ITI chyba pracowała i w Imperial, czy jakąś tłumaczką, była coś takiego. I tu kolejne kasety. Dobra, to już przechodzimy do konkretnych tytułów. Tutaj jest z Chuckiem Norrisem, Zaginiony w akcji, część pierwsza. Ja bardzo chciałbym mieć tą kasetę też w języku polskim z lektorem, natomiast na razie jeszcze nie posiadam. Jeśli by ktoś miał, no to dajcie znać, to bo ja jak mam zamiar nagrywać kiedyś ten kącik Chucka Norrisa, no to by się przydało po polsku mieć, prawda? Więc to po angielsku tutaj w NTSC na sprzedaż. Dalej mam właśnie drugą część, Zaginiony w akcji, część druga. Ja kiedyś zbierałem właśnie w języku angielskim, natomiast teraz bardziej lubię z lektorem mieć kasety. Z Knapikiem, czy tam z innym jakimś kultowym lektorem, Marek Gajewski, czy Lucjan Szołajski, więc tam tych angielskich już nie zbieram. Tutaj na przykład jest film z Nickiem Nolte, Mother Night. Niedawno też to, ten sam film, tylko w języku polskim sprzedawałem. Dalej tutaj, to Catch a Thief, tutaj Grace Kelly i Cary Grant. Jakiś prawdopodobnie dramat. To też niedawno sprzedawałem w wersji polskiej Zmowa pierwszych żon. Tutaj występuje Goldie Hawn i Diane Keaton ze znanych aktorek. Tak, lecimy dalej. Tutaj mam Milczenie owiec. Też w systemie NTSC, w takim fajnym wydaniu. Dalej, Braveheart, Waleczne serce z Melem Gibsonem. Też takie fajne wydanie tutaj w kartoniku. Dalej, Seven, czyli 7. Tutaj Brad Pitt, Morgan Freeman. Dalej, Apollo 13, tutaj występował Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton i Ed Harris. Dalej mamy tutaj Mission Impossible z Tomem Cruise'em, też bardzo fajny filmik, ja tylko lubię jedynkę, już dwójka to była tragiczna, więc nawet trójki nie oglądałem. Teraz chyba jest czwórka i chyba piątka też, jedynka była zajebista po prostu. Dobra, dalej mamy tutaj kłamca, czyli Liar, Liar i w takim fajnym pudełku. Widzicie, jak błyszczy? Fajnie, taki jakby hologram, nie? Jak te hologramy były takie na kasetach naklejane, to tutaj pudełko jest takie błyszczące. Bardzo fajnie to wygląda. Tak, z tyłu tak to wygląda. Też fajna komedia. Fajny film. Dalej, co my tutaj mamy? Audrey Hepburn i Rex Harrison, My Fair Lady. Tak, słynna też aktorka, Audrey Hepburn. Dobra, dalej mamy też kultowy filmik, jak tutaj widzicie, Tom Hanks w filmie Forrest Gump. No tej komedii to chyba nie trzeba przedstawiać, no. Pełna różnych śmiesznych scen, zrobionych niby na poważnie, ale takich mega śmiesznych i ogólnie takich specyficzny humor. Też polecam, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał. A kto oglądał, no to nie trzeba przedstawiać. Tu jest świetny horror Alfreda Hitchcocka, Ptaki. Ptaki, czyli kruki i inne ptaki, które wydziobywały ludziom oczy
i inne różne tego typu tam drastyczne sceny. No ten horror do tej pory, mimo że ma już coś, myślę, że coś około 50 lat, więc myślę, że do tej pory robi wrażenie, proszę Państwa. Kiedyś też Knapik czytał na Polsacie. Dobra, i tu jeszcze dwa ostatnie wydania z tych kartonikowych. The Last Temptation of Christ, czyli ostatnie kuszenie Chrystusa. Cokolwiek to jest. Nigdy tego filmu nie oglądałem. Tytuł znany, słyszany, natomiast nigdy nie oglądałem. Martin Scorsese tutaj reżyserował. Znany reżyser z Taksówkarza. William Dafoe, Harvey Keitel i Harry Dean Stanton, to też znany aktor. I David Bowie, o proszę. Ale ja filmu nigdy nie oglądałem, więc nawet nie wiem, czy dobry. Historyczny, tak? Czyli no właśnie, czasy historyczne, biblijne, tak? Ale filmu nie oglądałem, to nie wiem. I tu jeszcze odłożyłem na bok specjalnie Stowarzyszenie Umarłych Poetów z Robinem Williamsem, ale odłożyłem na bok, ponieważ kaseta jest nówka. Zobaczcie, jest zaklejona plombą tutaj i nawet jeszcze nie była wyciągana, bo tu się wyciąga te kasety od dołu, a nie można jej wyciągnąć, bo jest zaklejona plombą, więc nówka Stowarzyszenie Umarłych Poetów, więc no też fajny tutaj rarytas i konsek. Dobra, lecimy teraz, przechodzimy do tych kaset tutaj. Co my tutaj mamy? Tu jest Greg Zorba, Anthony Quinn, bardzo fajny film i fajny aktor. Tutaj też kolejny świetny film. Edward Nożycoręki z Johnnym Deppem. Fajny filmik, już dawno nie oglądałem, mógłbym sobie trochę odświeżyć go za jakiś czas. Tutaj Johnny Depp, Winona Ryder, Diane West, Anthony Hall i Vincent Price, kolejnych to aktorów nie kojarzę. No, też zachęcam do kupna. Dalej tutaj Magnolia. To prawdopodobnie jakiś dramat albo akcyjniak. Nie wiem, nie oglądałem tego, to nie będę nawet tutaj mówił. Dalej. Tutaj taka kaseta. Thunderbirds. Prawdopodobnie coś dla dzieci. Dalej. French Kiss. Meg Ryan i Kevin Klein. Francuski pocałunek. Nie oglądałem. Prawdopodobnie miłosna komedia. O właśnie, romantyczna komedia with plenty of oh la la. Dokładnie. Dalej, kultowy filmik E.T. Stevena Spielberga w takim fajnym pudełku dmuchanym, więc też można mieć w kolekcji. Dalej, Bezsenność w Seattle, też bardzo fajny film, często właśnie w telewizji leci. Tom Hanks i Meg Ryan. Też bym sobie kiedyś chciał jeszcze raz go obejrzeć. Kiedyś często właśnie na święta Bożego Narodzenia albo w Sylwestra leciał. Na pewno kojarzycie. Sleepless in Seattle. Dobra, dalej. Elephant Man. Anthony Hopkins i John Hart. Tego akurat nie znam. I David Lynch, czyli znany z miasteczka Twin Peaks. Ale film nie znam. Dobra. How to Steal a Million. Jak ukraść milion, tak? Kto tu gra? Audrey Hepburn i Peter O'Toole. No, klasyka kina. Też coś kolejnego właśnie z tą samą aktorką znaną. Dobra, dalej mamy Buena Vista Social Club. Tego nie znam w ogóle. Tytuł tylko gdzieś tam mi mignął, ale nie wiem, co to za film jest. Tutaj fajny film wojenny. Cienka czerwona linia. I w takim fajnym wydaniu, w takim kartonowym pudełku, można powiedzieć, że kolekcjonerskie wydanie. W stanie niemalże nowym, bo prawdopodobnie tylko raz było odtworzone. I tu jeszcze jakiś jest trailer i making of, i tu w środku chyba coś jeszcze było, z tego co pamiętam, już zerknę sobie. Takie w ogóle pudełko inaczej otwierane. Nie, tutaj nic nie było, to w tym i drugim jeszcze zaraz wam pokażę, w drugim takim podobnym wydaniu za chwilę, które do mnie, tam w środku jest jeszcze jakaś książeczka czy coś takiego, zaraz wam pokażę. Dobra, następny film, też bardzo znany, Orsona Wellesa, Obywatel Kane. Znany film, czarno-biały, ale znany w Ameryce, kultowy, w Polsce może niekoniecznie. Dalej mamy tutaj Michael Douglas i Sharon Stone w filmie Nagi Instinct, Basic Instinct. Też kultowy filmik, ta słynna scena, jak ona tutaj nogami przebierała. A też tam, moim zdaniem, tam za dużo to tam nie było widać, ale niektórzy się tą sceną jarają. Dobra, dalej mamy tu kaseta, to jest Woody Allen i Diane Keaton, Love and Death. Czyli prawdopodobnie jakaś kolejna komedia tutaj Woody'ego Allena. Są fani tego aktora. Dobra. Tutaj Doktor Żywago. Doktor Żywago właśnie tak się pisze. I to jest właśnie też w takim kolekcjonerskim wydaniu. Tutaj pudełko takie kartonowe. I tutaj, jak z tego co pamiętam, tu w środku jakaś była książeczka chyba, czy coś takiego. O, właśnie tutaj jakaś taka
jest jeszcze jakaś coś takiego, taka tutaj historyjka, no i kaseta, więc to też sprzedajemy, wszystko od złotówki, każda kaseta od złotówki. Tutaj jakieś, to nie na sprzedaż, tylko tak przy okazji tu się zawaliła ta kaseta, jakieś tutaj trailery. O, prawdopodobnie właśnie ta tutaj, ta tłumaczka albo pracowniczka ITI, to właśnie jej nazwisko tutaj. Właśnie oni dostawali takie kasety z trailerami właśnie promocyjnymi. Dobra, przejdźmy dalej tutaj do tych kaset, proszę Państwa. O, te mi poleciały na bok, dobra. Tu mamy tak. Pillow Talk, Rock Hudson i Doris Day. Jakiś też, jakaś też klasyka kina. Tutaj mamy trzy kasety. To ja może tak na dole tutaj pokażę, proszę Państwa, z Ojcem Chrzestnym. Bardzo dużo osób lubi ten film, więc też myślę, że znajdą się tutaj koneserzy kina. Ja specjalnie fanem Ojca Chrzestnego nie jestem, Al Pacino. No, więc nie trzeba przedstawiać, myślę, tego filmu. Chociaż ja osobiście nigdy nie oglądałem. Jakoś jeszcze nie miałem ochoty, czasu. Może kiedyś. Zielona karta, Green Card. Gerard Depardieu i Andy McDowell, znane nazwiska. Lecimy dalej, tutaj mamy taki film. Restoration, kto tu gra? Sam Neill, o, same znane nazwiska. Meg Ryan i Hugh Grant. No właśnie. Dobra, lecimy dalej, tutaj mamy tak. A Room with a View, czyli pokój z widokiem. Maggie Smith, Denholm Elliot, Judy Dench, no i pozostali. I Julian Sands jeszcze, o, znane nazwisko. I Daniel Day-Lewis. Tak, więc tutaj pokój z widokiem. To też znany tytuł. Cztery wesela i pogrzeb. Four Weddings and a Funeral. Hugh Grant i Andy McDowell. Tutaj też znany filmik. Taka animacja poklatkowa. The Nightmare Before Christmas. Jaki to był tytuł polski? Święta w Halloween. Jak to się, Natalia, nazywało? Pamiętasz? Boże Narodzenie w Halloween, no jakoś tak. Czy Miasteczko Halloween, o właśnie. Miasteczko Halloween to się nazywało, jak właśnie chyba tak. Bardzo fajny też tutaj film, fajna animacja. A to oczywiście tu w języku angielskim, bo w Polsce to było z dubbingiem, to tu po angielsku. Ja szczerze powiedziawszy wolałbym to kiedyś jeszcze też po angielsku obejrzeć, bo dubbing tak nie do końca mi podszedł, tak jak oglądałem. Nie lubię polskich dubbingów ogólnie mówiąc. Dobra, następny film tu mamy Mask, czyli prawdopodobnie Maska, taki prawdopodobnie polski tytuł. I kto tutaj gra? Cher i Sam Elliot i Eric Stoltz. Także też taki tutaj prawdopodobnie jakiś dramat. Dobra, tu na koniec tak, jeszcze The Player, czyli gracz. Tim Robbins, też znany aktor, Whoopi Goldberg, Fred Ward. Tim Robbins to w tym grał, Skazani na Shawshank. Też fajny film był. Dalej, Barton Fink. John Goodman, o, tu znany aktor, ten tutaj. I John Turturro, tego akurat nie znam gościa. Także tu prawdopodobnie jakiś gangsterski film. Nie wiem, nie znam akurat. No, w latach 40., więc Nowy Jork, lata 40., więc prawdopodobnie właśnie gangsterski. Jakaś mafia czy coś takiego. Kto zna, to wie, kto będzie chciał kupić. To na razie na bok, bo to na końcu pokażę, co to jest. Tu mamy tak. All About My Mother. Filmy Pedro Almodovara. No, on specyficzne filmy kręci, więc wiadomo. Woody Allen tutaj i Diane Keaton, Play It Again, Sam, czyli kolejny tutaj film Woody'ego Allena. No, są, mówię, fanatycy jego twórczości. Picnic at Hanging Rock. Tego nawet nie znam, nawet nie wiem, co to jest. No, prawdopodobnie jakiś kostiumowy i dramat. Sleepy Hollow. Tu występuje Johnny Depp i Christina. Właśnie nie widzę nazwiska, zaraz odwrócimy, tu poszukamy. Christina Ricci. Nie kojarzę akurat tego nazwiska. A polski tytuł to był chyba Jeździeć bez głowy, czy jakoś tak. Też kostiumowy film. Dalej tutaj, co my tu mamy, proszę Państwa. Charade. Też jakiś film tutaj z Audrey Hepburn i Cary Grant. Klasyka kina. Dalej, znowu Woody Allen. Hannah and Her Sisters, czyli Hannah i jej siostry. Mia Farrow, Carrie Fisher, o, z Gwiezdnych Wojen, i Michael Caine. Dobra, dalej. Much Ado About Nothing, kto tutaj gra? No, Diane Keaton, Denzel Washington, Keanu Reeves, Emma Thompson, ale filmu nie kojarzę, prawdopodobnie też jakiś kostiumowy dramat. No, tutaj wszyscy ci aktorzy są.
Dobra, lecimy dalej. I tutaj tak, 12 małp z Bruce'em Willisem i Brad Pitt. Filmu nie oglądałem. Podobno kultowy, podobno fajny film, ale jeszcze nie miałem okazji oglądać. Takie science fiction. Ale jeszcze nie miałem okazji oglądać. Jak ktoś wie, czy to jest fajne, to powiedzcie, bo w sumie widziałem jakieś fragmenty, jakieś screenshoty, ale nawet nie wiem za bardzo, o czym ten film jest. Tu w rok 2035, nie? Ale natomiast nie wiem za bardzo, o czym to jest. Jakby ktoś mógł powiedzieć, fajne to, nie fajne, dajcie znać. I na koniec, proszę Państwa, tu jeszcze takie dwa zestawy kaset wideo. Pokażę oba. Tak, też z tą aktorką, chyba właśnie też z tą. Tak, tutaj zestaw Audrey Hepburn, taki zestaw tutaj mam, czterech kaset. Więc tu mamy tak, Sabrina, Fair, Roman Holiday, Śniadanie u Tiffany'ego i Funny Face. I tu jest też taka książeczka jeszcze, oprócz tego, że są kasety, jest taka książeczka, o, taki albumik. Coś takiego jest. Postaram się to pokazać tak, żeby było widać, bo tu jest przed każdą ilustracją tak jakby plastikowa, tak jakby przesłona. No. Nie wiem po co, żeby chyba w formie dekoracji, tak? Albo żeby to się nie poniszczyło. Nie wiem, no zobaczcie, jest taka przesłona. Ciężko jedną ręką to robić, ale zobaczcie. Potem jest zdjęcie i o, przesuwamy to, przekładamy i jest dopiero potem zdjęcie. I tak samo dalej. O, i tu kolejne zdjęcie. I przed tym coś takiego było. Więc no tutaj te cztery filmy. To schowamy sobie. O. Może sobie znajdą się jacyś na Allegro fani właśnie tej aktorki. Ktoś lubi takie te stare filmy. I tu jeszcze trzy filmy. Z Doris Day. Nie znam tej aktorki w ogóle. I tu trzy filmy właśnie. Zobaczmy sobie w środku. Tu jest tak. The Thrill of It All. Doris Day i James Garner. Nie znam w ogóle filmu. Tu mamy tak. Rock Hudson, Doris Day i Tony Randall, Lover Comeback. Takie coś. I tu jeszcze taka kaseta, Doris Day, Frank Sinatra. O, to też znany aktor, piosenkarz. Young at Heart. No, więc proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o kasety wideo. Ja w ogóle mam zamiar teraz też niedługo nagrać taki odcinek już normalny, gdzie coś puszczam z kaset, ale to... Niedługo, dajcie mi trochę czasu. Na razie nie mam za bardzo czasu. Udało mi się zdobyć pewne kasety wideo, które bardzo chętnie bym pokazał. Co tam jest na nich? Nawet jeszcze ich nie włączałem, więc zobaczymy. A do tych to przejdziemy następnym razem. Proszę Państwa, pokażemy, co tutaj będzie na sprzedaż. No między innymi, patrzcie, jest Robocop, Nieuchwytny Cel, Maksimum Ryzyka z Van Damme. No, jak od razu mówię, ktoś chce to kupić, to proszę dawać znać. No tutaj na przykład jest jeszcze, no pokażmy tutaj na przykład Żelazne Anioły, też fajny taki karate. Predator tutaj jest, to DNA, Wilk. No różne tutaj są filmy. Jak ktoś chce od razu to kupić, bo mówię, na Allegro raczej tego nie mogę wystawić, bo mi od razu Allegro to zablokuje tą aukcję. Więc od razu ktoś chce kupić, to proszę dawać znać. Ja wiem, że są tacy, którzy lubią właśnie tego typu nagrywane tutaj kasety, więc proszę dawać znać, ja to sprzedam, dogadamy się co do ceny, to nie będzie drogo kosztowało, bo mi to jest niepotrzebne. Dobra, na dziś to wszystko, zapraszam do następnych filmików w retroarchiwizacji, cześć!